Czy kolejna wizja przyszłości staje się rzeczywistością? Badacze z Uniwersytetu w Chicago przekonują, że z pomocą algorytmu da się przewidzieć popełniane przestępstwa z tygodniowym wyprzedzeniem i to nawet z 90% skutecznością. Jeśli właśnie pomyśleliście o filmie Raport Mniejszości z 2002 roku, to trafiliście w dziesiątkę. Nie znajdziecie tu jednak tajemniczych wyroczni czy kul z nazwiskami sprawców, ale czyste dane podparte latami badań i analiz. Twórcy projektu przekonują, że algorytm może służyć nie tylko do zapobiegania przestępstwom, ale do monitorowania działań samej policji. W tym odcinku przekonacie się, że przyszłość nadeszła. Zaczynamy! Grupa specjalistów w zakresie nauk społecznych z Uniwersytetu w Chicago stworzyła algorytm, który ma za zadanie analizować przestępstwa popełnione w poprzednich latach w danych obszarach miast, aby określić prawdopodobieństwo kolejnych takich zdarzeń, a także reakcję policji. To pierwszy taki projekt, w którym wzięto pod uwagę związek czasu, miejsca i prawdopodobieństwa zatrzymania sprawców w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego danej dzielnicy. Wcześniejsze próby monitorowania przestępczości kończyły się marnie, ponieważ brano pod uwagę jedynie punkty zapalne, w których do naruszeń prawa dochodziło najczęściej. Nie badały także związku między przestępczością a skutkami egzekwowania prawa przez organy ścigania. Po analizie wyników badacze doszli do zaskakujących wniosków. W bogatszych dzielnicach dochodzi do większej ilości zatrzymań, co może świadczyć o stronniczości policji, która zgłoszenia w tych obszarach może traktować priorytetowo, na czym tracą dzielnice o niższym statusie. System testowano w 9 amerykańskich miastach: Chicago, Atlancie, Austin, Detroit, Los Angeles, w Filadelfii, w Portland, Oregonie i San Francisco. Trafność przewidywań we wszystkich miastach była równie wysoka i wyniosła około 90%. To więcej niż udało się osiągnąć jakiemukolwiek podobnemu systemowi w historii. Podczas testów autorzy projektu wzięli pod uwagę brutalne przestępstwa, takie jak morderstwa, napaści, pobicia, a także włamania, kradzieże mienia i pojazdów. To zdarzenia zgłaszane najczęściej w obszarach miejskich, które ulegają stronniczości policji w mniejszym stopniu niż na przykład handel różnymi substancjami czy kontrole drogowe. Po analizie setek tysięcy takich zdarzeń i wprowadzeniu ich do systemu, badacze są przekonani o możliwościach algorytmu. Dzięki dobraniu odpowiednich danych statystycznych i parametrów, system jest w stanie odtworzyć naturalną topologię miasta i w bardziej rzeczywisty sposób odzwierciedlić aktywność przestępczą na przestrzeni czasu. Jak podkreśla dr James Evans, jeden z autorów pracy, algorytm daje szansę na odkrycie specyficznych dla dużych miast wzorców występowania właśnie przestępstw. Daje świeże spojrzenie na dzielnice i węzły komunikacyjne i pozwala na bardziej obiektywną ocenę działań policji. Kolejny z twórców algorytmu zauważa, że dokładność narzędzia nie oznacza, że powinno ono być używane do kierowania działaniami policji. Zamiast tego powinno być dodane do zestawu narzędzi polityki miejskiej i strategii policyjnych w celu rozwiązania problemu przestępczości. Jak tłumaczy, jeśli nakarmimy algorytm danymi, które wydarzyły się w przeszłości, to powie nam on, co stanie się w przyszłości. Nie jest to magiczne narzędzie i ma swoje oczywiście ograniczenia, ale mimo tego działa naprawdę dobrze. Warto podkreślić, czym najnowszy projekt przewidywania i monitorowania przestępczości różni się od poprzednich, które już wcześniej istniały na, nazwijmy to, rynku. Już 10 lat temu Wydział Policji w Chicago we współpracy z ekspertami w dziedzinie kryminologii wprowadził model oceny ryzyka popełnienia przestępstwa z bronią w ręku, jednak skupiał się na wskazaniu potencjalnych ofiar i sprawców na podstawie kryteriów takich jak wiek, przeszłość kryminalna czy nawet rasa, co spotkało się z negatywnym odzewem wielu badaczy. Natomiast model tworzył skalę, na podstawie której policja miała monitorować ofiary najbardziej narażone na ataki z udziałem broni palnej i ich potencjalnych sprawców, którzy uzyskali najwięcej punktów ryzyka. Po 5-letniej batalii sądowej opublikowano wyniki działania modelu. Okazało się, że prawie połowa osób wytypowanych jako potencjalni przestępcy nigdy nie została oskarżona o nielegalne posiadanie broni, a 13% nigdy nie dokonało poważnego wykroczenia. Od tamtej pory eksperci pracowali nad ulepszeniem podobnych systemów i być może w końcu udało się stworzyć algorytm, który skutecznie uniknie takich błędów. Oprócz zwiększania bezpieczeństwa publicznego, sztuczna inteligencja ma o wiele więcej zastosowań, niż możemy sobie wyobrazić. Od najprostszych algorytmów, które znajdą dla Was najciekawszy film na Netflixie, czy określą, który szampon najbardziej Wam się sprawdzi, do kolejnych
różnych dziedzin nauki wprowadzane są coraz bardziej zaawansowane systemy, mające na przykład szybciej i skuteczniej diagnozować raka. Sztuczna inteligencja w ułamku sekundy przetwarza setki tysięcy zdjęć rentgenowskich, których analiza zajęłaby mało doświadczonemu radiologowi całe lata. Ponadto pomaga odrzucić fałszywie pozytywne wyniki, oszczędzając wielu ludziom niepotrzebnego stresu, kolejnych badań i zabiegów. Zastosowania takich algorytmów w medycynie wydają się być nieskończone, a to tylko jedna z dziedzin, w których mogą odgrywać znaczącą, jeśli nie kluczową rolę. Szybsza i dokładniejsza diagnoza chorób, dobieranie odpowiedniego sposobu leczenia, czy nawet tworzenie nowych form terapii, których człowiek jeszcze nie zdążył opracować. Już teraz lekarze z całego świata debatują nad tym, czy powinny trafić do gabinetów lekarskich, czy rzeczywiście będą pomagać pacjentom, a jeśli tak, to ilu? Na te pytania nie mamy jeszcze odpowiedzi, ale miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych lat zobaczymy znaczny postęp w medycynie właśnie dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji. W jednym z kolejnych odcinków opowiem Wam o sztucznej inteligencji zdolnej do tworzenia trójwymiarowych modeli struktur niemal każdego znanego nauce białka. To kolejny przykład na to, że dzięki sztucznej inteligencji możemy osiągnąć dużo więcej, dużo szybciej niż do tej pory. Na dopracowanie pewnych aspektów systemów, które mają zastąpić ludzi w pracy, potrzeba jeszcze lat, ale już możemy się szykować na rewolucję w niemal każdej dziedzinie życia. Mam tylko nadzieję, że nie wszystkie filmowe wizje przyszłości się sprawdzą. A mam tu na myśli oczywiście film, o którym wspomniałem na początku, czyli Raport Mniejszości. Bez większych spoilerów dochodzi tam do niesłusznego oskarżenia jednego z bohaterów o czyny, które miałby popełnić w przyszłości, a jest pewien, że tych czynów popełnić na pewno by nie chciał. No i cały aparat zostaje na niego nasłany, cały mechanizm, cały system próbuje go wtrącić do więzienia. On ucieka, próbując udowodnić swoją niewinność i okazuje się, że faktycznie znajduje błąd w systemie. I co powiemy o takim systemie, który będzie kontrolował całość naszego życia, jeżeli chodzi oczywiście o czynniki kryminogenne, który może mieć przecież też taki błąd. Dlatego to nie jest tylko problem samego algorytmu, to nie jest tylko problem pewnych rozwiązań, które trzeba tutaj stworzyć. To jest również problem etyczny i problem tego, na ile możemy oddać swój los w ręce nieomylnego algorytmu. To też pytanie do Was, więc debatujcie w komentarzach. Z chęcią poczytam, co też ciekawego na ten temat macie do powiedzenia, czy też napisania. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu śmieją się króliczki, a my jesteśmy w stanie jednocześnie docierać do Was z nowymi i lepszymi treściami, a Wy jesteście o nich powiadamiani, więc kliknijcie tutaj, subskrybuj ten kanał, a my widzimy się w kolejnym shorcie. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.